Dawid gratuluje drugiego miejsca w Lidze Mistrzów, bo myślę, że jak najbardziej jest czego gratulować. I w tym przypadku myślę, że szklanka jest do połowy pełna, a nie pusta. Tak, no na pewno myślę, że przed turniejem byśmy brali to drugie miejsce w ciemno i byśmy jeszcze trochę sił zaoszczędzili, ale no dzisiaj byliśmy słabsi od zespołu Kazania. Zagraliśmy się równie dobry mecz jak wczoraj, może troszeczkę słabszy, no ale dzisiaj Kazań w tych kluczowych momentach przechylił już ale na swoją korzyść i to on wygrywa Ligę Mistrzów, a nie my. To jest turniej, gra się tylko dwa mecze, albo się ma Ligę Mistrzów, albo jakikolwiek medal, albo się wraca do domu z niczym, także cieszymy się bardzo z tego srebrnego medalu. Troszkę do piłki nożnej, że tak powiem, zahacza. Gary Lineker powiedział, że kiedyś, że biega po boisku 22 facetów, a na końcu i tak wygrywają Niemcy, a dla mnie, patrząc na ten turniej, wygrywa zespół, który ma Leona. Mówi się, że jeden zawodnik nie wygra, ale to, co Leon wyczyniał w polu serwisowym w ataku, no to czapki z głów po prostu. Tak, no myślę, że potwierdził klasę i przypomniał się tej szerszej publiczności, bo wiemy, że miał karencję po opuszczeniu Kuby. No, już na mistrzostwach, wicemistrzostwo świata, kiedy zdobywali, pokazał się jako 15-latek przecież z bardzo dobrej strony. Dzisiaj tylko potwierdził, że dalej się rozwija. No i faktycznie, no dzisiaj ta jego indywidualność przechyliła szale na stronę Kazania, bo nie mieliśmy nawet przewagi, staraliśmy się, graliśmy punkt za punkt, to wchodził zawsze na te pole serwisowe i 2-3 punkty dorzucał i taki zespół jak Kazań dowodził już to do końca, także no czapki z głów przed nim i przed całą drużyną myślę Kazania, ale no, jeżeli kiedyś będzie okazja, no to będziemy się chcieli pewnie zrewanżować. Dzisiaj chwileczka czasu na jakieś świętowanie w drodze powrotnej? Myślę, że tak, bo wracamy dopiero jutro, samolot mamy koło 19, także chwilę tutaj jeszcze czasu zostaniemy, także na pewno jakieś małe piwko sobie wypijemy, bo mamy też ten komfort, że czekamy na przeciwnika w finale ligi, także jakieś dwa chyba dni wolnego będą. Właśnie, to może być bardzo cenne właśnie ten odpoczynek, o którym powiedziałeś. Skra Bełchatów mierzy się już w sobotę, w wielką sobotę z Lotosem Treflem Gdańsk. Tam jest 2-1, powiedz mi, zaskakuje ci taki wynik tej rywalizacji? Znaczy patrząc po grze, no to może nie, ale przed samym półfinałem no nie obstawiałem, powiedzmy, że Gdańsk może jakiś jeden mecz wygrać. No wygrali dwa i są na najlepszej drodze ku temu, by wygrać. I ten trzeci mecz decydujący o awansie do finału, ale też oni myślę wiedzą, że daleka droga jeszcze przed nimi. No grają mecz u siebie, pewnie przyjdzie dużo ludzi. No Bełchatów w nie najlepszych nastrojach pewnie po Final Four, ale zobaczymy, no to jest klasowa drużyna, także ci zawodnicy, co są w Bełchatowie, wiedzą jak się gra, jak się zdobywa mistrzostwa, pokazali to nie jeden raz, także no, będzie ciekawie, no, mamy ten komfort, że się spokojnie przygotujemy, a mecze pooglądamy w telewizji. Jerzy Mielewski powiedział mi dzisiaj, jak go zapytałem o faworyta do Mistrzostwa Polski, powiedział, jest jeden wyraźny i daleko nikogo dalej nie widzę. Asek oraz Owia Rzeszów, Jerzy Mielewski was już ustawił ze złotymi medalami, można być na szyjach. A powiedz mi, jak tobie się gra właśnie w roli faworyta, bo takim będziecie nieważne, na kogo traficie w finale. No cóż, no na pewno nasza pewność siebie nie jest nisko, jest cały czas wysoką. Po wczorajszym zwycięstwie też gdzieś tam urosła, a po dzisiejszej porażce na pewno nie opadnie, także na pewno wyjdziemy mocni mentalnie, dobrze potrenujemy i będziemy chcieli to mistrzostwo zdobyć. No łatwo nie będzie, no tak jak mówię, no jeszcze nie wiemy z kim gramy, ale na pewno będziemy walczyć, żeby ten tytuł do Rzeszowa wrócił. Czy będziemy w roli faworytów, czy nie, no to już jakby media nas określą, a my będziemy robić wszystko, żeby to mistrzostwo zdobyć. Okej, wy wygraliście wczoraj 3-0 ze Skrą, dzisiaj przegraliście 0-3, ale myślę, że takie 6-0 za oba mecze, za oba dopingi podczas spotkań, to właśnie kibice zasłużyli też, by im tam jakieś tam piwko należało postawić albo dwa. No myślę, że na pewno może będzie szansa gdzieś tutaj w Berlinie na ulicach spotkać, a naprawdę atmosferę zrobili genialną. Myślę, że jeżeli tylko mogliby kupić więcej biletów, to tutaj jeszcze większa część hali byłaby wypełniona w biało-czerwone barwy. No bardzo im dziękujemy. Naprawdę było tam ciasno w tych sektorach, było głośno, było ich słychać. Myślę, że na pewno najgłośniejszy sektor, najgłośniej dopingowali swoją drużynę. Za co im dziękujemy, bo byli na każdym meczu tej Ligi Mistrzów z nami, wspierali nas i bardzo jesteśmy z tego powodu szczęśliwi i mam nadzieję, że trochę też uszczęśliwiliśmy ich. Berlin spisał się jako organizator, gospodarz turnieju finałowego Ligi Mistrzów? Myślę, że tak. No nie mam, powiedzmy, do porównywać do jakichś innych Final Four, bo jest to moje pierwsze, ale wszystko było chyba dopięte na ostatni guzik. Wiedzieliśmy, co z czym się je. Wszystko było proste, klarowne dla nas. Hotel dobry, wyżywienie. Tutaj wszystko na hali tak, jak miało być, tak było. Także no mieliśmy tylko wyjść i grać. Także oceniam Berlin na piątkę. Rozumiem, tak na koniec muszę zapytać, bo mnie natchnąłeś, że knedliczków nie było wczoraj na kolację, bo wiem, że Lukas Tichaczek chociażby w rozmowie ze mną narzekał na jedzenie, no i że potem go trochę żołądek bolał. No
Ja już nawet nie pamiętam, co było wczoraj na kolację, jestem mało zjadłem, bo jednak te emocje jeszcze były wysokie, trzeba było szybko iść się położyć spać, no bo dzisiaj ten mecz jednak trochę mniej czas na regenerację niż Zenit, także trzeba było się szybko pozbierać, ale teraz może trochę tych knedliczków sobie zjem. Jeszcze bardzo proszę, pokaż medal kibicom, żeby zobaczyli, jak wygląda srebro. I tak właśnie wygląda, dziękujemy.